dobrać się do dużych karpi, naprawdę dużych. No już szybko zakładam pokrywę. Proszę pana, jedzie. Patrzcie, branie. Jedzie karp chyba. Dobra, patrzcie, Mikołaj tutaj w tle ma drugą. Czekaj, zrobię wam razem. Patrzcie, wybranie kolejnego karpia. Ale nie będziemy jaj robić. Szybko. Wyprostujcie się. Szybko, moje plecy już wychodzą. Czy to na pewno karp? Tak. Jest, 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 jedzie, jedzie. No i siedzi, no co tu mam? Siedzi? To się zastanawiam, ile on musiał dopłacić, żeby te ryby brały. To jest duża ryba, więc ona tutaj od lat pewnie jest. Dobra, słuchajcie, mamy to. Niektórzy chillują bombę. Ryby, 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 witajcie z mojej kuchni. Mamy dzisiaj ambitny plan. Jak wiecie, jest taka zima, nie zima. Jutro ma przyjść mega ochłodzenie. Ma być minus 20 stopni, także będzie na dłuższą przerwę stopka, jeżeli chodzi o łowienie na wodach stojących. Chcemy to wykorzystać i dobrać się do dużych karpi, naprawdę dużych. I robimy taki plan. Kukurydza przede wszystkim. Tu już jest odsypana, którą będziemy mieć na włosie, a tutaj robimy gotowaną, rozgotowujemy ją, słuchajcie, praktycznie na amen, na wióry i pyk. W monsierze mielimy i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Przesypujemy tą kukurydzę. Oj, jeszcze trochę wody jasno. Patrzcie, para jeszcze. Gorąca, widać. Nie wiem, powiem wam, czy tak można, nigdy tak nie robiliśmy. Znaczy, całą ona pewno posieka. No, całą od razu. Chyba, czy po pół robimy? Nie, pół, dobra, zróbmy pół na test. Jak to się skończy, to zobaczymy. Dobra, szybko zakładamy pokrywę. To jest ten z Lidla taki też. Nie Thermomix, tylko Lidlomix. To nie się było. O połowę tańszy, a to samo jest, także. I można, jak widzicie, na rybki korzystać. Masz sikanie? Prędkość, tylko kurde, jak dam na 10, to całkowicie zmiecie. To już na 5, nie? Na 5, ile dać? 15 sekund? No. Dobra, 10. A to nie można samemu regulować? No można. Tego szybciej. 30 sekund. No. Co dałeś, przerwa? No, chcę zobaczyć sekund. Masakra jest. No. Nie, zarąbista. Chyba starczy. Starczy, będzie. Dobra, przesypujemy to do wiaderka i następna partia. Z tego można kulkę zrobić bardzo miękkie, jest tylko gorąco bardzo, parzy. Jak to trochę przeschnie, patrzcie. O, jak kulkę ale się robi. Ale temat fajny. Patrzcie. I to można i do podajnika, nigdy żeśmy tego nie próbowali w sumie, Miko, żeby coś takiego do podajnika dawać. Sprawdzimy, jak to się w wodzie teraz to się nie klei bardzo, bo to gorące jest, strasznie mnie to parzy, ale... I totalnie nic tu nie jest dodane, oprócz olejku tylko zapachowego. Jakiś tam migdałowy. Migdałowy, bo normalnie my wanilię stosujemy. I jeszcze dałem cukier wanilii. No, dałeś? Trochę, no. No to super. Także słuchajcie, no to będzie baza naszej zanęty, będziemy mało tego dawać, na cztery wędki będziemy łowić, więc jak widzicie taki garneczek, drugie tyle jeszcze zostało. Za dużo żeśmy namoczyli, bo tam mamy jeszcze namoczoną, ale to zostaje w domu, to będzie na inne dni. Jest pan Kornel. Witajcie. Jest pani Daisy, pod spodem liczę, że jej coś spadnie. Patrzcie, jak napadało, kurczę, przez noc tylko taka, że tak powiem, przeszła ulewa, chmury są beznadziejne, może cały czas padać w ogóle dzisiaj. No ale późna godzina, bo już prawie 13, na 13 jedziemy na 3 godzinne zawody. Słuchajcie, o puchar łowcy dnia. Zobaczycie nad wodą, powiemy wam szczegóły. Auto zawalone pod korek. Wsiadajcie, chłopaki, jedziemy. Sprawdźmy się, że wszystko mamy, żeby nie było problemu zaraz. No bardzo mi się to podoba. Podbierak, fotelik, tu jest jeden mój, drugi macie. Ja będę w bagażniku siedział. Fotel. Rod pod podbierak, mata. Podpórki, sygnalizatory. Wędki to są wszystkie. Nie połamane. Zapomniałem wam powiedzieć, jedziemy w ogóle na stawy cyranowskie. Tutaj zawsze zapominam wam tego nagrać, ale dzisiaj sobie przypomniałem, bo tak zaśmierdziało jak nigdy. I właśnie, bo tutaj jest sąsiadem ten Kronobel, co nie? Mielecki. Taka fabryka, która produkuje jakieś toksyczne, po prostu
nie wiem, niby tam jest wszystko z normami ok, ale nie da się oddychać. Jest taki palący smród. To nawet chyba czuliście przed chwileczką, bo sami dzieci zareagowały. I powiem wam, że jak właśnie jest taka pogoda jak dzisiaj, czyli taka szarówka, białe niebo, takie mleko, to wtedy najwięcej tego smrodu jest, bo w sumie tego nie widać, nie? Bo jak jest ładna pogoda, to wtedy widać, jak te... Ona, ta firma tam jest. O, popatrz, nawet dymią. No, no na biało widać. Raz, dwa. No jak dasz radę, to możesz, bo tu już skręcamy. Widzicie? I nawet tego dzisiaj nie widać za bardzo. I jeszcze co najlepsze, dym idzie, patrz, w tamtą stronę, nie w naszą wszedł. A i tak, tak tutaj zaśmierdziało, no nie? Więc jak po prostu masakra jakaś, nie? Dojechaliśmy, słuchajcie, mamy takie stanowisko w odróżnieniu od poprzednich łowień. Chcieliśmy tam, ale kurczę, te co chcieliśmy są akurat zajęte. Tu jest jedna osoba na tym brzegu, a tu jest cały wolny. Pada oczywiście deszcz, ale nam to nie przeszkadza, co widzicie na wodzie. Tam jest ten domek z takich charakterystycznych punktów i tam się wjeżdża, no nie? Więc dzisiaj tutaj pierwszy raz w sumie z tego brzegu jest łódka. Jest ta kukurydza, patrzcie, jeszcze aż normalnie dymle z niej leci. Także super, świetny temat. Ryby poczują ciepło, mam nadzieję, będą chciały kosztować. Tu jest pelet awaryjny, jakby kukurydza nie chciała działać, zobaczymy. No i co, chłopaki przygotowują wędki, a ja wam powiem, o co chodzi. Dzisiaj robią chłopaki sobie zawody. Ja jestem sędzią głównym tych zawodów. Są dwie nagrody. Pierwsza nagroda jest 5 dych za pierwsze miejsce, a druga nagroda to jest 2 dychy. To jest nagroda pocieszenia za drugie. Żeby obydwoje coś mieli, żeby sobie za to coś kupili, co będą chcieli. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nikt nic nie złowi, bo łowimy tylko 3 godziny, bo jest dokładnie teraz 13 i będą się dłużej rozkładać, tym będą mieć mniej łowienia. Do 16, aż się zrobi ciemno, i zawijamy się na chatę i wtedy będzie rozstrzygnięcie. Mogą łowić na 2 wędki, mogą łowić po jednej. Jak sobie tam przygotowali, niech tak będzie. Pierwszy taki cykl zawodów teamu łowca przed wami, zapraszam. Będzie wesoło, ja będę nagrywał. Myślę, że to doda dynamiki temu filmowi. Mamy 3 godziny i wycisnę z tego istną esencję, także będziecie co chwilę, mam nadzieję, widzieć rybkę, nie? Nowa zanęta, także sprawdzimy. Sami zobaczycie, czy coś zadziałało, bo jeżeli to zadziała, to będzie mistrzostwo na ten rok. No ale jak nie, to i tak jeszcze tak kilka razy zrobimy, więc wszystko przed nami. Jedziemy. Wędki, jak widzicie, w szybkim tempie dwie już rozstawione. I co, chłopaki będą wywozić zestaw, zestawy łódką, bo tutaj cała sztuka polega na tym, żeby na poza połowę mniej więcej wywieźć, no tam ale co najmniej na połowę. Także do tego się posłużymy właśnie tajnym sprzętem. Zestaw karpiowy. A dobra, nie muszę ten. To jest nie za dobrze zrobione. Dobra, ale... Jak tak chcesz, to... To tak łów. Dzisiaj się nie wymądrzam, nie wtrącam. Po prostu tutaj byście mieli normalnie zestaw karpiowy swój zrobiony, no nie? Podbierak w gotowości, mata w gotowości. I korner sobie powolutku ogarnia. Dumbbell, na wysepce, co byliśmy, co tak długo byliście, tak? Poczekaj, Korenku, zaraz mi powiesz. Słuchajcie, pierwsza wędka wywieziona łódką, to Mikołaj sobie wywiózł, będzie tutaj. Zapamiętaj, w którym punkcie to jest, albo GPS-a tam zaznacz. A Kornel będzie na razie rzucał. Na razie będę rzucał, później będę wyłaził. Teraz to nie ma sensu, skoro jeszcze nie mam drugiej wędki, to... No. Na razie szybciej. Rzucam. I co z tym dumbbellsem? Ten dumbbells jest z odcinka z wysepki, no. Gdzie był mały rekin. I tak? Tak. Jeszcze się utrzymał? Tak. I na tego dumbbellsa złowiłem karpio. No to gratulacje. No to może ci się poszczęści. W sumie kukurydza jest w grze, także no. Możecie też na bagnety zakładać ziarnka kukurydzy, bo zostawiliśmy część. Ale róbcie jak tam uważacie, panowie. Deszcz pada. Na ławce nie będzie jak usiąść, ale... To mamy tylko 3 godziny praktycznie intensywnego łowienia, więc nawet fotele nie są potrzebne. Tutaj zawsze auto, jak przyjeżdżamy, zostawiamy sobie otwarty ten bagażnik, żeby zawsze można tutaj podejść, coś sobie do bagażnika jeszcze wsadzić. Fotel mam, nawet jakieś ciepłe ubranie, ale nie będziemy z tego korzystać. Dobra. Można grać. Oj, ale żeś w prawo całkowicie korner rzucił. Zwijaj to. Co, Miko? Zaznaczyłem sobie punkt, tam gdzie jest łódka teraz. No. Punkt się nazywa Miko i już będę widział, że... Okej. Okay. Na jedynce zapisałeś? Tak, Miko, no.
Pokażę wam jeszcze, jak się korzysta z GPS-u, bo nigdy w sumie tego nie nagrałem wcześniej. W tym momencie łódka dopłynęła tam, gdzie Kornel chce, czyli mniej więcej widzicie, jest na połowie. No, spuściłeś zestaw? Jeszcze nie. No, najpierw zapiszę. Dobra, to pokaż, jak się zapisuje. No, zapiszemy na trójce. Albo niżej mu zapisz, na ósemce, żeby wam się nie myliło. Dobra, na ósemce. Klikamy no. O to. Mhm. Pineskę, tak jak w Google. Pineskę. Tu dajemy. Napisz K1, żeby było szybciej, czyli Kornel. Dobra, K1. Albo samo K. Blisko. Później sobie, wiecie, jak idziecie na przykład na nowe łowisko, możecie sobie to wszystko wykasować, nie? Potwierdzacie tym. No. Daję szybko K1. Cyk. I save and exit, czyli no. To pineska. No jest zapisane. I popatrz, i później wam pokażę, jak łódka sama tam wywiezie zestaw, jak naciśniecie na czwóreczkę. Na zestaw przykład, poszedł w dół. Teraz opuszczenie klap, czyli musisz spuścić, Kornel, spuść ten, zanętę z łódki. A, puściłeś, dobra. Także jednak, widzicie, sprawdziło się jednak wywożenie łódką. Zarzucać nie ma czasu, nie ma sensu, bo się będą plątać, a tak to ciach, ciach i będzie. Po jednej wędce jest w wodzie, słuchajcie. Łódka wraca. Jedziemy dalej. No powoli się tu porządek zaczyna robić. Wsadziłem jednak, słuchajcie, do bagażnika. Non stop pada. Już cała zamokła, pokrowce zaczęły zamokiwać. Jak weźmie ryba, to szybko ciach wyciągnę, bo ja im tu będę pomagał. Tutaj mają przynęty. Nie chcę, żeby do tego leciała woda. I tutaj jakby się coś zerwało, skrzynka. Ona jest do wymiany, już zasłużona tyle lat. Na jakieś drobne tematy, nie? Kornel jednak stwierdził, że będzie siedział na fotelu, czeka na łódkę. Podbierak możesz rozłożyć za ten czas, bo naprawdę grubo wierzę w to, że dzisiaj ta ryba będzie. Zobaczymy, jak się sprawdzi ziarno. Dużo dajesz czy mało? Tyle. Nie, czy jest dużo czy mało? Tak, na tą porę roku w sam raz. Normalnie by było lato, to po całej łódce na bank by wywieźli na pierwszy strzał. Zresztą wiecie. Zaraz wam pokażę. Ciekawe, czy ktoś pamięta tą przynętę. Solbajc. Z ranch nad jeziorkiem. To ty tak, aż tak pamiętasz to wszystko, co gdzie brało? I co wtedy? To był jesiotr chyba, tak? Jesiotr, dwa karpie i na drugi dzień były same lesze. Tak, chyba 7 albo 8. Przemek pozdrawiamy z Solbajca. Przemek Solski. To jest producent tych przynęt. Kornel, jak widzisz, dalej łowi. Ono już chyba 2 lata ma albo 3, nie pamiętam nawet. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze pokazać konsystencję tych ziarenek, jak to wygląda. No coś, że myśmy na to wcześniej nie wpadli. Nawet jak nie macie jakiegoś Thermomixa albo jakiegoś takiego robota, to możecie w zwykłym młynku to zrobić. I popatrzcie, to jest takie, jak ściśniecie, to się normalnie kulka z tego robi. Spróbuję tą kulkę wrzucić tutaj, zobaczymy, jak to będzie się zachowywać. Do wody jest. Może się okaże, że to w ogóle nie będzie pracować, ale nie, no rozwala się, słuchajcie. To się zachowuje jak pelet. Patrzcie. Wiem, nie odkryłem Ameryki, pewnie wszyscy jak to zobaczyli, to nagle stwierdzą, że tak robią, albo tak robili 10 lat temu, ale myślę, że fajny pomysł wam poddałem. Zastanówcie się nad tym, zwłaszcza jak dużo jeździcie, dużo nęcicie. U nas, no właśnie, u nas chłopaki naprawdę trochę tego wykorzystują. Praktycznie jak są wakacje, to oni codziennie na ryby chodzą i takie wiadro całe w wodę idzie tej kukurydzy, więc warto sobie trzymać w garażu te ziarna i samemu to gotować, namaczać. U nas cała linia produkcyjna w lecie praktycznie z kukurydzą idzie. A jak wam się, wiecie, za bardzo przetrzyma w wodzie, to się bimber robi, także i tak można. Druga wędka wywożona, już jedno pyknięcie było. Także jest dobry objaw, że ryba może być, ale może coś zahaczyło po prostu, nie? No ale coś tam płetwą musi być, skoro... Coś tam jest, no. Dobrze wywozisz. Kornel tutaj mądrze robi, w tą stronę się przesuwa, bo wie, że tutaj między tymi dwoma autami... Tam to siedzi będzie... król, tam to nie przeszkadza. Król? On dzisiaj wygra te 5 dych, ja to wiem. Ale to jak tak, się, jak tak założysz, to tak będzie. Ale tak jest zawsze. Zawsze on wszystko wygrywa. No to musisz walczyć. No jednak podjąłeś rękawice. No właśnie, zrób tak, żebyś ty wygrał. Chciałbym. Masz fotel drugiego króla, luciołowcy, więc masz tutaj cichy doping. Widzowie, no wy możecie teraz już napisać w komentarzach, na kogo stawiacie, kto dzisiaj wygra, chociaż pewnie
już mogło wam dojść tam z miniaturki albo z komentarzy innych. No. Ale nie zawsze, bo ty stawiasz największe ryby, a nie kto najwięcej złowi. W sumie tak, masz rację. A my robimy jak dzisiaj, na wagę? Na wagę czy... Na ilość. Zróbmy na ilość, no. No dobra. O, proszę pana, jedzie. Patrzcie, branie. Siedzi karp chyba. No spokojnie, to teraz spokojnie hauluj Miko Podbierak. I mata. Widzisz? Tylko nie tak... No walczy, karp będzie. Widziałeś? Bez sygnalizatora. A wiesz co jest najlepsze? Ta przynęta z wysepki. Z wysepki, czyli żółta. Tak. A co karpia na nią miałeś? Brawo. Trochę zwijania będzie, słuchajcie, bo to było na środku. Aż wywiezione. Nie, jeszcze się nie liczy, bo jeszcze nie wyciągnąłeś, panie kolego. Więc się skup. Ja tam mam punkt zaliczony, K1. A, K1, punkt. No tak, o widzisz, to w to samo miejsce sobie. Mamy dwie rzeczy. No to patrz jak ciągnie, przecież to jest karpiówka. Nie masz za bardzo przykręconego? Nie, od... ciągnij, Kornel, nie słuchaj go. Jak idzie, to zwijaj. Bo zaraz się zepnij i będziesz płakał. Już marudzić zaczynał. Te 10 minut praktycznie nie minęło. Jest ryba, słuchajcie. Widzicie, miałem takiego czuja. Czasem tak jest, że... Jak się jedzie na ryby, to wiecie, że po prostu ta ryba będzie, nie? Ja tak dzisiaj czułem. Kiedyś byliśmy tutaj na spinningu, co brały szczupaki i też miałem takie poczucie, że coś złowimy. No i proszę. Jeszcze rybki na razie nie widać. No ale trochę się trzeba omachać, bo to jest powyżej setnego metra, myślę, było wywiezione. 130? Druga wędka chyba jeszcze nie zarzucona, tak? Nie. Na szczęście. Teraz w drugą holuj. Teraz już w tą stronę wezmę. No. Dobra. Trzeba się tu ogarnąć. Nie siłowo. Patrzcie, zaczyna coraz bardziej walczyć. Widzi brzeg. Aj, tego mi trzeba było. Ja też tak myślałem, właśnie gadaliśmy, po co jechać na jakieś małe płocie, jakieś małe leszcze, jak ma wziąć, to niech weźmie coś sensownego. O kurde, trochę rozkręcona wędka była. Kornel, już teraz czuj, skoncentruj się na tej rybie. No, bierz podbierak, Miko. On już nawet specjalnie kalosze ubrał. Widzę. Poczekaj. Ty podejdź bliżej, Kornel. Oj. Wariuje. Karpiszu mam. I najpiękniejsze jest to, że jak Kornel wyłowi tą rybę, to wędka pójdzie dokładnie w ten sam punkt, w którym była. Bo sobie zapisał K1, zdaje, widzicie? Będzie karp fajny, też mi się wydaje. Więc może być tak, że będzie ryba ze... O, już zaczyna wodę mącić, patrzcie. Zaczyna się jazda bez trzymanki. To idź, idź do siebie. Patrzcie, chyba drugie branie. Ja. Poważnie? Tak. Ale jaja. Dobra, ja ci podbiorę, Kornelek. Może po jednej wędce będziecie je nagłowić. Ale byk, patrz. O kurde, ładny, pełnouski. Nie, królewski. No masz rybę? Dobra, powoli, pełnie siłowo. No daj go. Mamy, brawo. Jest, słuchajcie. Odłóż wędkę, poluzuj ten. Poluzuj kabłąk. Odłóż ją. Otworzyłem. To jest samoobsługa, Kornelku. Zresztą was nauczyłem. Proszę. Idziemy na matę. Ciężki trochę. No. Dawaj. Ale zwyniesz. A tu w tle Miko holuje. Nie wiadomo, czy karaś. Może szedł do brzegu. Także zaraz się okaże.
Dobra, trochę mi odhaczę. Te kurtki przeszkadza. Dobra, Kornel, daj do bagażnika. Kornel! Spokój. No. Karasia masz? Ale na sztuki powiedzieliście, także i tak jest. Będzie 1-1. Czepiony. Dobra, zdjęcie robimy. Patrz na rybkę ładnie. Dobra, patrzcie, Mikołaj tutaj w tle ma drugą. Czekaj, zrobię wam razem. Zakryj go. Podbierz temu. Podbierz Mikołajowi. Słuchajcie, zrobię im zdjęcie z dwoma jednak. Ale emocje jak na rybach, jak to się mówi. Ale ładny! Nie, tak nie rób, Miko. Do góry wędkę podnoś. No chyba podobny. Masz. Dawaj na matę. Masz, Miki. Ale ten tu chyba z 5 kilo. Kolejny mi jedzie, kurde. Chyba nie ma sensu na dwie wędki dzisiaj. Strafiliśmy. Pilnuj ryby. Nie, zostaw. On się i tak zapiął. Patrzcie, wybranie kolejnego karpia, ale nie będziemy jaj robić. Szybko. I łowicie panowie po jednej wędce. Dawaj go, przygotuj go do zdjęcia. Dwa karpie na brzegu, jedzie trzeci, także... Wariacja karpiowa. Co, spodziewaliście się czegoś takiego? Nie, nie mogę go wypiąć. O, teraz się uspokoił trochę. Wyprostujcie się. Szybko, moje plecy wywalą. Czekaj. Kornel, naturalnie. No już wie, panie. Kucnij. Dobra. Słuchajcie, dobra, nie ma co. Patrzcie, no to jak na te warunki zimowe. 10 minut łowienia. Dwie ryby. Mój większy. Nie, mój zanęcone kukurydzą. Nie, mój to jest ten dłuższy. To jest ten mój. Dobra, chłopaki, wypuśćcie je. Dobra, wypuszczamy. Bo tam karp czeka następny. A tu jaja są takie. Patrzcie, Gidu. Że na tej wędce siedzi ryba. Tylko musieli te dwie ogarnąć. No, chyba, że się już śpiało. Siedzi? Wracaj łódką. Jaka akcja, po prostu, słuchajcie, to się w głowie nie mieści, co? Większa ryba. To wszystko na filmie będzie. To co, może zmienimy, słuchajcie, zasady, że po jednej wędce, czy nie? Nie. Chcecie sobie połowić? Kornel, bierz się za przerzucanie już. Łódką wracaj. Albo łódką wróć. O. Albo ja nie mam siły. Daj, ja wrócę nią, a ty ten. A ty sobie rozkładaj. Nie, no po jednej wędce łupnij. No to łup na jedną. Zamieszanie robi. Przygotuj sobie, zaraz łódko ci wywiozę na ten twój punkt. Jest za duże zamieszanie. Co, nie masz już siły? Nie, no ciężki jest jakiś. Tak? Dużo większy. Tamten to prawie w ogóle nie patrzył. A ten to kurde... No nie, właśnie, mogę go ruszyć. A to czasem... Poczekaj. Dobra, muszę łódką wrócić. Chwilę pauzy. Spadła mi ryba, była naprawdę mocna. Myślę, że była dużo większa niż ta. No ale ja nie miałem już siły holować i to z mojej winy, bo za bardzo uciągnąłem do brzegu. No trudno, następnym razem złowię. Ale widziałem, że już nie masz siły. Ale nie chcę się wtrącać i... Chciałem Mikołajowi podpowiedzieć, żeby sobie oparł na nogę, bo widzicie, jak oni, co oni to zepsuli się. Zapomnieli, jak się karpie duże holuje. Co ty? Nie? Tak, zapomnieli. No ty wyholowałeś. Ja też. To co, chcecie zmienić na po jednej wędce? Nie, ja nie chcę. Ale nie chcę bez sensu. No i jak bez sensu, chłopie? Dobra, rób se zestaw, Kornel. Niech łowi. Teraz on nie ma żadnej w wodzie. Jak wam się podoba generalnie? Fajnie. Ale wiecie dlaczego? Bo wam powiedziałem, że są zawody. I żebyście się przyłożyli, przyłożyliście się od pierwszych minut i zrobiliście, zamiast się bić, zamiast się wygłupiać, to żeście się skoncentrowali na rybach i macie ryby, tak? No, chyba częściej musimy. Widzicie? Druga wędka idzie, słuchajcie, w wodę. Kukurydza, Kornela pierwsza, przepraszam. Tutaj kolega przyjechał z sąsiedniego stanowiska, który tam łowił na drugim brzegu. Dał nam jeszcze resztkę zanęty, która mu została w takim iście. Aromacie brzoskwiniowym, a to od Bartka Lelka, także Bartek pozdrawiam. Twoja zanęta właśnie pójdzie na Kornela wędkę, tam gdzie ten karp wyjechał, bo mamy na GPS-ie zapisane. Także jest szansa, że coś weźmie. A tą przynętę też założyłeś, tego ślimaka? Tak. To wam zaraz pokażę, bo jest też zmiana przynęty. Nas namówił, no to dobra, to załóżmy, nie? Może powyżej dychy coś będzie. Takie
tajne przynęty, nowości nam dał. Wszystko jest w takich klimatach słodkich, brzoskwinia, mango, coś takiego, nie? Takie trzy typy, kolory i taki ślimaczek. Patrzcie, ona wygląda jak ślimak normalnie, jak skorupka ślimaka. Taka ciekawostka. I teraz właśnie to idzie w wodę, więc sprawdzimy, czy przyniesie szczęście. Ta żyłka się strasznie skręciła tobie, Kornelek. Nie wiem. W ogóle te żyłki wszystkie są do wymiany. Dałeś na tą czwórkę? Tak. Kurczę, chciałem nagrać. Na ósemkę. Nie, na czwórkę. Dałem na ósemkę. Na ósemkę. Widzicie, jest podświetlone teraz na czerwono i łódka sama wywiezie w to miejsce, gdzie wziął ten karp i dałeś, żeby sama spuściła zestaw? Tak. I napływając na ten punkt, otworzy klapy, więc zestaw co do kilku centymetrów, podejrzewam, kilkunastu, no. Ważne, żeby nawet i do metra był. Trafi w to miejsce. Celujemy w głębokie punkty, bo ryba, no wiadomo, jest zimno, teraz ryba stoi. Tam jest taki rów, trzeba wycelować, mniej więcej na 120, właśnie 130 metrze rozmawialiśmy. Ciężko byłoby dorzucić, zwłaszcza no, chłopakom nie tylko, bo to mało kto też powyżej 100 metra śmiga. No. Ja już może złożę tą drugą wędkę. Czego? No, bo to jest bez sensu. A jak będzie przestój i będziesz chciał... Poczekaj, na razie zostaw, niech sobie stoi. Zresztą wam za dwie zapłaciłem, Kornel. Także może wiesz co, zrób, niech sobie Mikołaj wywiezie, a ty załóż tam po prostu jakąś mega dużą przynętę. No, bo tam mam duży zestaw. No o, to tym bardziej, jak masz taki zestaw. Dobra, chodźcie. Bo tutaj są też sumy, panie kolego. Także możesz coś fajnego wybrać. Może tam takie coś. Tam masz. Co to jest? O, bardzo mi się to podoba. Też gdzie, pachnące. Gdzie jest ta szprawka? No wybierz co chcesz, ale słuchajcie, bo jak biorą, są nauczone, że biorą na małe, to też nie ma co przesadzać, Kornik. No wiem. Ale to wybór zostawiam tobie, możesz zaryzykować, możesz jak najbardziej. Może jakiś słodki, jak ten chłopak... O, widzisz, teraz łódka dopłynęła, popatrzcie. Wyrzuciła. Pokaż. Otworzyły się klapy, wszystko sama robi. I tylko nie dałem, żeby wróciła do hołma, ale to już... A patrzcie, i teraz ręcznie pokażę jeszcze, jak do hołma wrócić. Dobra. Tą gałkę przesuwacie szybko tu na dwójkę, my mamy ustawioną dwójkę, przez przypadek ustawiłem. Klikacie sobie o to, tutaj. Tutaj pokazujecie, czy no, wyrzucić te komory, ale to jest home, więc jeszcze raz potwierdzam, żeby to wróciło. Podświetliło się na czarno. Patrzcie, łódka też zasygnalizowała, że mrugnęła na biało. I wraca. I wraca, popatrzcie, sama tutaj po najkrótszej linii, a wy możecie sobie w tym czasie właśnie, o tak jak Kornel, czy przygotowywać. Już mam, wybrałem śprotka i skopex. No i bardzo dobrze, zakładaj, jaki to pokaż. Jesteście przekrój, macie producentów Powerbytesa. Rafał, pozdrawiam. Idzie też twoja przynęta w grę. Dobra, Kornel, załóż tam hangera i naprężyj żyłkę. Jak widzicie, cały czas coś się dzieje, no nie ma czasu nawet, żeby siąść i odpocząć. 1-1 dalej. Tak, a już widzisz, mogło być 2. Mamy te wkłady chemiczne też. O, właśnie się nie, jest grzeje się nimi. Szczelony. A masz jeszcze jakiś nieszczelony jeden? Nie. Daj mi jeden. Jeden nie tylko mam. Wzięli. O ty. To też nie ma wcale tragedii, o, nie jest tak zimno. Wczoraj zrobiłem 5, ale się same włączyły, bo nie do końca nie, je zrobiłem. Nie do końca je zrobiłeś, one się po prostu nawet nie... Ale były przeźroczyste, no się same się musiały włączyć. One to same tak mają. Widzicie, łódka sobie płynie. Samo obsługa. Także zapraszamy tylko kolejne karpie na film. Patrzcie, wędka poszła w wodę, teraz Kornel wywozi sobie na ten... A, dobra, ten drugi zestaw robi. No ale ile minęło? 5 samej minut? Samej góry poszło i tak powoli się opuszczało. Tak jak a druga jeszcze w ogóle nie wywieziona. Albo coś znowu zahaczy. Ale nie, no widziałeś, jak tamte jechały, Miko. To ma jechać. Nie? To ma jechać, panie. Ja bym nie ciął, ale rób jak chcesz. Ta wędka to była ta pierwsza ryba, punkt numer 8. A ta jednak Kornel się dał namówić. Jak już zapłacone, to niech idzie w wodę, chociaż dzisiaj niekoniecznie musieliby łowić na dwie. Wystarczyłoby spokojnie po jednej. I też, o, teraz możesz jeszcze dalej sobie jak tam, albo nie, to też nie ma co przesadzać. Trzeba w ten rów trafić. A tam, jak widzicie, już ostatnie auto zjeżdża. Tu jeszcze jedno i nasze zostało, także my ostatni zgasimy światło. Pani rozwłaścicielka prosiła, żebyśmy szlaban zamknęli, jak będziemy wyjeżdżać. Zapisz sobie 9 na przykład. Chodź, Miko, pokaż mu tu, jak to zapisać. Będzie szybciej, bo to też chcesz wywieźć. Bo twój jest 8, no nie? Te u góry to są Mikołaja. No. Ustaw na 9. Ustawiłeś na 9? Patrz.
czekaj, bo ja to nagrywam. Tu? Ale ustaw. Na dziewiątce ustawiłeś? A czekaj, coś nie gra. O, dobra. K1. K2 mu zapisz. A ja tak wam widziałem, sam to kiedyś zrobię. Jak jeszcze ktoś tego nie zrozumiał. Ale generalnie mam nadzieję, że widzowie zrozumieliście logikę, jak to działa, jak sobie te punkty można ogarniać. A i usiadłeś na moim telefonie. No, patrzcie, jeszcze tyle zanęty zostało, także praktycznie zanęty z kukurydzą, praktycznie nic nie wykorzystane. No a rybki biorą. Masz, jak się wrócisz? Chyba jest kolejna ryba, słuchajcie. Splątały się dwie wędki? Miki, chyba nie. To jest jakaś większa, no zostaw ją i tak. Niech zatnie, tam jest chyba ryba. Nie, zostaw ją. Masz wolny bieg? Tak, zostaw ją, jak jesteś, to zacięta. A tu jest jakaś spora ryba, bo mocno walczy. Ale jak delikatnie, patrz tu, jak jedzie do brzegu. Miko, tam jest ryba. No, zatnij. Zatnij. Ale tak się nie liczy i tak jak będzie. Czemu? No bo nie, bo to za moją wędkę. No i co? No i tak nie ma, mówiłem, że... Właśnie... Dobra, spokojnie. To odłóż kornik, jak nie ma. To jest spora, co ja tu mam, jakaś duża ryba jest. Ty, ale wiesz, że to jest to branie, co ona, co się, ty się zastanawiałeś, czy zaciąć? Właśnie takie amurowe, mówiłem, że no. Branie jak amur. I ona się chyba zacięła i ten... A nie mogę jej w ogóle ruszyć, taka ciężka. Czy zaczep? Bije łbem, czy nie? Właśnie. No zwijaj. Zaczep chyba. Nie wiem, weź zobacz ty, zaczep chyba. Miki, ale nie umiesz tak, no nagrywaj, patrz. Nagrywam. A ty nie umiesz jeszcze tego odróżniać? No nie wiem. Zaczep. No kurde, nie wiem, na początku mi się wydało, że walczy. Jeżeli wędka, popatrz. Widzowie, jak nie wiecie, młodzi widzowie zwłaszcza, nie? Jak nie wiecie, czy jest ryba, czy nie, no to czuć, że jak jest ryba, to w ogóle cokolwiek odczuć coś takiego na wędce, nie? Albo takie charakterystyczne ruchy. A tu nic nie czuć. To jest po prostu zaczep i tyle. Najprostsze, no to... Czemu to jedzie? Poluzować. Nie wiem. Sprawdź, tam może jest ryba. Dobra. Tu jest raczej jakiś karoś mały. Weź kornelek. Trzymaj kamerę. Weź kamerę. Tu jest mały karoś jakiś. Ja tutaj na razie poluzowałem i teraz spróbuję jeszcze raz to wyciągnąć. Oj, ale to nic z tego nie będzie, więc jeżeli takie coś nie daje rady, no to hamulec zaciskamy. I jeszcze często mi się zdarzało uratować zestaw, że chociażby haczyk tylko spadł, o tak, patrzcie. I powolutku po prostu sobie i z wędką bardzo powoli do tyłu i czasem nawet się wypnie. Tak, albo czasami... I patrz, teraz poczułem, że puściło, dosłownie tak ting i jest, czuję, że jest ciężarek, czuję, że jest zestaw i zobaczycie, będzie uratowany. Także... Czasami jest nawet tak, że wyciągniesz czyjś zestaw. Tak, bardzo często. Masz uratowany. Tak? No, tylko kwestia, albo poszedł haczyk w najgorszym wypadku, bo ciężarek jest. No ciężarek z tego wszystkiego jest najdroższy, więc... Bo haczyki, te, których my używamy, nie. Ale na tym sezonie wracamy do korzeni, będę... Wracał do kordy, bo to też żadna reklama, nie mam współpracy z nimi, ale na rybomanii sobie sprawdzę na spokojnie w marcu, co i jak. I tylko jako ciekawostkę na zakończenie tego ujęcia, zobaczcie, uratowane wszystko, nic się nie zerwało. Więc taki tip wam pokazałem, polecam. Kolejne branie, nagrałem rolkę, słuchajcie, więc jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie śledzi, to zapraszam na Facebooka Łowcy, macie link w opisie filmu, tak? Na TikToka naszego też zapraszam. Wszystko macie w opisie każdego filmu, także sobie śmiało oglądajcie. Zobaczycie to branie na żywo, jak wyglądało. Kornel tutaj się koncentruje już na telefonie. Bo nic nie bierze. No jak nic nie bierze? Proszę, ile siedzicie? Bierze jedna za drugą. Myślisz, że je przekupił? Ile dopłacił, żeby ubrały. Tak? No. Ile dał? No nie wiem, ciekawe ile dopłacił. A to jest ta łódka, co teraz może tak dużo zanęciłeś? Tak. Kornel, widzisz? To bierz sobie łódkę za ten czas i ten. Chociaż na razie będziesz nam potrzebny do podebrania. No i co? Wysuwa się nowy lider, ale panie kolego, ona ci chyba całkiem na lewo poszła. To będzie mały. Tak średnio walczy. Auto otwarte, wszystko. Deszcz moczy. Weź podbierak kornik. Popatrzcie.
Nie wiem już, która to jest, trzecia, czwarta ryba. Szybciej to zwie, bo zaraz następnego pójdzie, chłopie. I to w prawo dawaj. Wszystkie wędki ci przeszedł. Nie można tak zwijać. Musisz kontrolować. Karp. Wow. Ho, ho, ho. Czy to na pewno karp? Tak. Patrzcie, jaka ryba. Ja tutaj, zobaczcie, roleczkę nagrywam. Mamy zimę. I wstrzeliliśmy się w takie okno pogodowe, gdzie cud się stał po prostu. Karp zaczął żerować akurat dzisiaj. I jest jazda bez trzymanki. Miki, co ty robisz? Stój i wędka do góry się daje, a nie podchodzi. Brawo. Brawo. Na matę zapraszam. Można, Miki. Taki karp, zobaczcie. W zimie. Leje deszcz. Warunki są specyficzne. Ale udało się złowić. Odhaczacz. Ryba podpięta. Robimy fotę. Chyba, że chcesz, mogę ci rolkę taką jeszcze nagrać. To nagraj rolkę. Powiesz coś, ale pod warunkiem, że ty przemawiasz. Dobra, coś powiem. Czekaj. Możesz dedykować albo jakoś go nazwać, no. 3-4. No. Taki karp z stawów cyranowskich. Na dwa ziarenka kukurydzy wziął. Pogoda nie dopisuje, ale fajnie biorą. Pięknie. Gratulacje, także. No taka piąteczka gdzieś. Czwóreczka, piąteczka, co? Nie wiem, na oko nie, ciężko powiedzieć. Super. Dobra, czekaj, zrobimy zdjęcie w pionie. Czekaj, schowam palce. Czekaj, teraz w poziomie. Piękne, mamy to. Super. Możesz go z maty wypuścić, wiesz co? Bo się przemyje trochę, chyba że... O, z maty go wypuścić, to odłożymy. Cała w śluzie takim białym. Czyli co? 2-1 na razie. Jest dobrze. U Kornela wędki stoją. Chociaż tam nie wiem, czy nie ma ryby na tamty, bo znowu mu podjechało. Opłaciło się dać więcej za nęty. To mogę wam przyznać. Nie, Miko? No. O dziwo. Sypnąłem mu. Sypnął im na głowy. To się skusił. Oj, 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 oj. Tutaj go napierdę. O, pięknie płynie. No ślicznie, majestatycznie. Poszedł. Lecimy dalej. Matę wypłudzi ogień. Jeszcze macie godzinę prawie. Jak widzicie, nie wszyscy się jarają wyłowieniem w deszcz. Niektórzy chillują bombę na rybkach. Albo zasnęli. Kapitanie, bomba. Nie wiem, czy ryby nie ma na tej lewej wędce. Ale chwilę poczekaj, aż przestanie padać i możesz sprawdzić. Kornel chyba idzie po wyrównanie. Nie, to jest zestaw raczej. Jak może być zestaw, jak tam nikt nie ma rzucone? Nie, bo może ja... coś małego jest, ale nie liczy się ten. Ale ja tu mam ten taki mały, ten, a, taki ten duży. Twój. Ten taki duży. No już prawie. Bo się po prostu bombka całkowicie podjechała do góry, więc... też coś się zainteresowało. Ten obiektyw w ogóle się nadaje jeszcze? Nadaje. Kamera cała jest mokrusieńka. No ale takie warunki mamy. No ale cóż, trwają zawody, ma być adrenalina, ma być cały czas napięcie, walka do końca. I chyba jest. Mam nadzieję, że też widzowie jesteście usatysfakcjonowani. Widzicie, jednak jak się chłopaki wezmą do roboty, to całkiem dobrze im to idzie. 7 dych mnie to będzie kosztować, ale... chyba warto. Jak wam się taki format podoba, to piszcie. Może będziemy organizować od czasu do czasu takie zawody właśnie. Może będziemy zapraszać kogoś, żeby z nami tutaj rywalizował. Kto ma ochotę, piszcie śmiało. Tam leży pilot. Pilota musimy chować, żeby nie zamógł, bo mokradło jest. Wywozisz? Daj Kornelowi teraz. Nie, pan mi da, bo już zacząłem. Bo co? Ja już zacząłem. No to wywieź sobie i później Kornel. Szybko wywiozę. Dobra. Jest, jedzie.
No i siedzi, no co tu mam? Siedzi? Ale widzicie, wiecie co, odpaliły się, bo była przerwa teraz i się znowu odpaliły po dużym, ładnie. Po grubym nęceniu. Oprzyj się na nogę, tak jak cię uczyłem, Miko, i szybciej wyholujesz wtedy. Odjazd się nagrał, tutaj i tak słabo brał, bo te wcześniejsze konkretnie jechały, nie? Z roli, tak jak to się mówi. Trrr. Nie, no nie, ja naprawdę się zastanawiam, ile on musiał dopłacić, żeby te ryby mu brały. Myślisz, Kornelku? On dopłacił, no 100%, to niemożliwe. Że coś tu jest nie tak? No, no on dopłacił, on coś podkręcone ma te ryby. No. Dziwne. Tak jak widzicie, rywalizacja cały czas trwa. Mikołaj miał dwie ryby do tej pory, Kornel jedną. Mówię o takich zaliczonych, które trafiły na brzegu. I to już będzie mocny cios, jak ta ryba znajdzie się. Co ty robisz? Nie, bo przed... Jak znajdzie się na brzegu, to już będzie 3-1, ale wszystko jeszcze jest możliwe. Kornel ma dwie wędki zarzucone, złowi dwa leszcze albo dwa karasie i wyrównanie. No. A tak w ogóle to zostało nam jakieś 30-40 chyba maksymalnie minut łowienia już. Bo raz, że się ciemno będzie robić, do 4 się mówiliśmy, że zawody trwają. A dwa, że naprawdę strasznie pada. Cali mokrzy jesteśmy, kamera też, dziwię się, że jeszcze tak ładnie wszystko chodzi. A od jutra będzie mróz. Także takie dziwactwo, takie anomalie, widzicie, zdarzają się. I warto sprawdzać, warto być nad wodą. Bo nawet w zimie, no kto by pomyślał, nie? Że można się obłowić. I to tak pięknie. Nieraz w lecie tak nie było, się o kiju wracało, a tu proszę. Mamy zimę i jazda bez trzymanki. Długo te chole trwają, słuchajcie. W międzyczasie może nagram rolkę dla widzów z TikToka też i dla takich wielbicieli rolek, także jedziemy. Kolejna ryba, kolejne branie na kiju. Już powoli wieczór dochodzi, czyli godzina 16, bo mamy zimę. To nie jest lato. A rybki chciały z nami współpracować, były na tyle łaskawe. Zobaczcie, no. Jedyną nowością dzisiaj, którą stosowaliśmy, to była ta kukurydza, że jest nęcone kukurydzą. Nie wiem, czy po prostu mamy takie szczęście. Ale zachęcam was, widzicie, do próbowania. Weź, Kornel, ten podbierak. O kurcze. No, rolkowcy, zapraszam do mnie na film, to się dowiecie, co tu się stało. No ale zrobiłem napięcie na rolce. Ja też myślałem, że amur, no. Ładny. Czekaj. Musisz przodem, nie od tyłu go nie bierz. Ładny. Miki, nie chodź, tylko podnoś wędkę, no tłumaczyłem ci. Mów profesjonalnie, jak zawodowiec. Ło! Bo wiesz, bo Kornel tutaj, w jego interesie jest to, żebyś ty tej ryby nie wyciągnął. Nie, to weźmie. Miki, bierz ją. Dobrze, szybko. Na matę. Nie będziemy tu ryby brać. Widzicie, jak pada deszcz, to jest taki plus, że nie trzeba maty wodą polewać, tylko jakby się sama polewa. Tak niehumanitarnie. Kabłąk. Otwórz. Miki, tempo, tempo, chłopie, dynamika. Już, Kornel, no to mogę się nie. Trzymaj tą rybę, Kornel. No my się nawet nie ruszy. Miki, połóż ją byle jak tą wędkę. Bo już naprawdę będę krzyczał zaraz. Co jesteś taki złośliwy, naprawdę. No, odchadź ją. Już. Ale ma pysk. No Kornelek nie musi ci pomagać, tak? Nie no, mogłeś mu pomóc. Daj mu odhaczacz z tej skrzynki. Patrzcie, ja pysk zformowany, pokaż. Widzą. O kurde, ale dziwny, no, nie? No sakra. Strasznie brzydki. Szkoda go. Jakiś taki pocięty, nie? No poka... Masz, odhaczuj. A ten już nie... Jakiś zdeformowany taki, nie? A wypluł już, no. No. Pokaż ten pysk na gramu. Patrzcie, jakie ta ryba ma. Dziwny pysk. Zdeformowany. I ta górna warga. I te boki, no część to pewnie... Od wędek, nie? No tak, na pewno. Brzydki, no. Wygląda jak normalnie to upyga. Czasami takie się zdarzają. No nie jest to ryba fotogeniczna na okładkę Voga, ale jest. Ja tam mam takie szczęście. No,
No. Na drzewie znalazłem hangera, a teraz znalazłem na ziemi koszyk. O proszę, i to całkiem. To nie nasz? Nie. No to gratuluję, Kornelek. Z tobą to tylko jeździć na rybie. Ja uwolniłem go. Niestety trzeba było przeciąć hak. Już nie chcę mu bardziej tego pyszczka psuć. No. I nie chcę go też męczyć, bo na wylot przebity, więc już dam mu spokój. I urwałem ten mój zestaw. On już w życiu dostał w dupę ten kark. No, niestety. Trzymaj go, żeby nie zjechał. Bywa. Nie będę mu... O, jeszcze tu nie ma tej płetwy. O kurde, ale zmasakrowany. No masakra po prostu. Obity. Masakra, co z tym karpiem. Albo w transporcie go ktoś musiał... Ale to jest duża ryba, więc ona tutaj od lat pewnie jest. Dobra, zrobiłeś? Słuchajcie, mamy to, tak. Nie wiem, szkoda go naprawdę. Karp. Tutaj widać, że też coś ma. Buzia zdeformowana tutaj. A jeszcze ma tu haczyk kolejny, ale... Czyjś? To wyciągnij go. No. Ktoś zostawił. A nie, to już zrośnięty, nie wyciągnę mu tego. Nie wyciągniesz mu? Nie, cały zrośnięty, pokaż tu widzą. Widzisz, wrośnięty w skórę jest, haczyk tutaj jest. Nie, no trzeba go wyciągnąć. Ja tego nie daj odhaczać, dobra, ja wyciągnę. I patrzcie, ktoś mu, nie wiem, czy płetwy obciął, czy jakąś chorobę miał, że z jednej i z drugiej strony takie kikuty ma w tych przednich płetwach, także masakra. Dobra, wezmę mu ten haczyk. Szkoda go po prostu. To? Tak. No to wyszło od razu, tak? Samo. To jest ten haczyk? Wiesz, to kamera mi ostrości. A nie, to jest ten, stoper. Bagnet to był. Masakra, szkoda go. Dobra, ale chłopie, przynajmniej daję tutaj do puszeczki. Takie puszki tutaj są. Smaty go wypuśćmy. Cześć rybko, kibicuję ci chłopie, bo ty już swoje przeszłaś. Żebyś żył. Albo dziewczyno, żyj i rośnij. I nie dawaj się tym wędkarzom. Widzę, stawiamy. Tak jest. Bidulka. No ale ma charakter, nie? Mimo wszystko, patrzcie. Spokojnie popłynął. Graty. Ja już nie łowię tu czy wędkę drugą, bo... No to zwinią, tylko całą wyczyść. Wyobcinałem. Wyczyść ten, matę przepłucz, podbierak wyczyść i cóż, wędkę. Masz przewagę nad Kornelkiem, także może ci zostać jedna wędka. No bez sensu. A jeszcze nie. No to płacił tym rybom, że... Ale patrz, dwa tarasie i już jest remis. Dwa no. Tarasie. Jeszcze pół godziny macie. Nie złowię dwóch tarasie. Czemu? Jak tak masz podejście, to nie złowisz. Zawsze trzeba mieć takie, że złowisz. Nawet nie odszedłem jeszcze pod wędek. Na drugiej wędce patrzcie, co się dzieje. Niko jeszcze nie zdążył maty przepłukać po poprzedniej rybie. Dużo zasypane. Ryba wygłodzona po zimie. Białka potrzebuje, kukurydza ma moc. Mam tę moc, mam tę moc. No bawi się z nami w ciuciu babkę ta ryba. Słuchajcie. Może coś się małego zacięło. Jak uważasz, Miko, no? Wiesz? Jest. Kurde, kosmos. Kamera cała mokra. No nie są to warunki dzisiaj wymarzone. Tak? No to jazda. Czy zaczep? Znowu. Nie, teraz na pewno ryba. Muszę tutaj stać pod tym. Uj, jeszcze wyciągę jako pierwsze. No. Pod bagażnikiem, bo już dość mokro. Ale się nagrywa. Puścił? No niestety. Przerzuć sobie. Akurat masz jeszcze jeden szczał do wywózkę, nie? Bo zostawiliśmy specjalnie, bo Kornel wywiózł, zostawił trochę ostatnią garść dokładnie tej kukurydzy. Więc będzie. Kończymy zawody. Zbliża się godzina 16. Stwierdziliśmy, że to już jest ten moment. Także podsumowanie. Miejsce drugie z wynikiem ryb. Ilu? Jeden. Kornel, brawa! Brawo! No, mi brawo! Słuchajcie, druga nagroda, dwie dyszki, proszę Kornelku. Dzięki. Gratuluję. No i miejsce pierwsze w dzisiejszych zawodach z wynikiem ryb. Trzy. Mikołaj, brawo! Tara! Tym samym dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobały takie zawody rodzinne.
jak wytrwaliście, no to chyba wam się spodobały, także prośba, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle, piątek 19, bo kiedyś zaczyna się w piątku 19 na kanale Łowca. Ostatni raz z rodzinnych zawodów ceranowskich. Ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.